Dzień dobry, ziółka kochane moje. Patrzcie, idę sobie na spacerek dolarkiem w lesie i tu wszędzie na boku rośnie bohaterka naszego dzisiejszego filmu. Niestety ta tutaj, która jest, nie ma owocków. Wiem, że dalej jest taka jedna, bo już ją zlokalizowałam, która będzie miała owocki. Takie, tu jeden się troszeczkę, o, i tam na dole są dwa. Ale tak to, tutaj jest krucho. Dużo jej jest, ale owoców nie ma. Więc za chwilę znajdziemy taką, która ma owoce. O, tu patrzcie, o, nasz kolega głuk. I wtedy wszystko Wam o niej opowiem. No, to do zobaczenia za chwilę. Widzicie, tu rośnie taki mniejszy krzaczek. Tu już owocków jest więcej na nim. Czy już wiecie, o czym mowa i o czym będzie dzisiejszy film? No i tutaj znalazłam krzaczki, które mają owocki. Czekajcie, ten jeszcze, o, ten ma jeszcze więcej owocków. Proszę bardzo. Oto bohaterka naszego dzisiejszego filmu. Śliwa tarnina. Bardzo pożyteczna. Zarówno dla naszego układu moczowego, jak i naszego układu pokarmowego, jak i naszego układu nerwowego, a także pomocna w schorzeniach, w szeregu schorzeń kobiecych. I o niej będziemy dzisiaj mówić, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to Was serdecznie zapraszam do oglądania dalej. A oto bohaterka w pełnej krasie. Ach, ach. A to ja i za mną moja bohaterka, śliwa tarnina, czyli Prunus spinosa, krzew z rodziny różowatych, dorastających do 3-4 metrów wysokości. No tutaj są takie mniejsze, ale widzieliście, po drodze mijaliśmy, były o wiele większe. Występująca w całej niemal Europie, w Polsce bardzo popularna i mnogość jej jest ogromna na niżu, ale też w dolnych partiach gór, w wyższych partiach gór nie występuje, a na innych kontynentach częściowo występuje w Azji i częściowo występuje w Afryce. Nie jest wybredna, jeśli chodzi o podłoże, bo rośnie na glebach piaszczystych, rośnie na glebach gliniastych, rośnie na glebach kamiennych, nawet na samych kamieniach potrafi wyrosnąć, ale preferuje gleby wapienne i dla nich jest rośliną wskaźnikową. Pamiętacie, mówiłam Wam w filmie o chabrze buławatku, tu Wam podlinkuję, co to są rośliny wskaźnikowe. Tam sobie zajrzyjcie i wszystkiego się dowiecie, więc tutaj jeśli chodzi o śliwę tarninę, to ona jest rośliną wskaźnikową dla gleb wapiennych, ale jedyną taką rzeczą, która jest wymagana przez tę roślinę, to jest duże nasłonecznienie w miarę, więc ona w środku lasu tak nie rośnie zazwyczaj, tylko właśnie na obrzeżach, gdzie słoneczko dochodzi i gdzie może się w słoneczku wygrzewać. A czym się brak słońca objawia? Objawia się tym, że ona nie kwitnie i nie owocuje, więc być może tam, gdzie szliśmy, była bardziej schowana, albo na początku, jak się wysiała, to było tam dużo słońca, a potem drzewa urosły i ją trochę przygasiły, w związku z tym nie miała owoców. Ale tutaj na skraju lasu, tutaj jest słońce i jak widzieliście, ona ma od razu o wiele więcej owoców. A poza tym jest odporna na suszę, jest odporna na mróz, także taką jest rośliną bardzo wdzięczną. Śliwa tarnina uwielbia mieszać się z innymi gatunkami. Prawdopodobnie też od niej po zmieszaniu powstała ta nasza śliwka, którą my tak lubimy i którą zbieramy i którą kupujemy i przetwarzamy. Śliwa tarnina przez swój pokrój i przez takie kolce, o których będę mówiła za chwilę, stanowi trudne do przebycia zarośla, które często stanowią też nie tylko przeszkodę, ale stanowią też ostoje czy ochronę dla zwierząt, a także miejsca lęgowe dla ptaków i takich niewielkich ssaków, które gdzieś tam pomiędzy tymi gałązkami się potrafią przedostać. A teraz, kochani, zbliżę Was do
śliwy tarniny i opowiem oczywiście tradycyjnie o poszczególnych składnikach, o poszczególnych częściach tej rośliny, czyli jak możecie ją rozpoznać i być pewnymi, że to jest właśnie śliwa tarnina. Śliwa to jest krzew, jak już wspominałam. I czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się też, że obok gałązek i tutaj listków posiada takie, widzicie tutaj, długie, stosunkowo długie i twarde bardzo ciernie, a w zasadzie nie są to igły, tylko to są takie końce krótkopędów. Z gałązek wyrastają krótkopędy, o widzicie tutaj na przykład, o. Poczekajcie, bo znowu ostrość mnie zawodzi. Takie wyrastają krótkopędy i one w bardzo charakterystyczny sposób się zmieniają w takie ciernie. Tutaj tych cierni jest więcej, na przykład na tej gałązce. Widzicie? O, tutaj jest. I właśnie dlatego, jak ona rośnie gęsto, to jest taka, stanowi taki gąszcz nie do przebycia. Listki. Listki, kochani. Tutaj widzicie dobrze na przykładzie tego. Poczekajcie. O, listki są skrętoległe, ale to już wiecie, co to znaczy, że wyrastają raz z jednej, raz z drugiej strony i taką tworzą spiralkę. Blaszka liściowa jest piłkowana. Poczekajcie, znajdę większy listek jakiś tutaj. O, może taki jakiś, żeby Wam pokazać. Czekajcie, chodź tu. O, widzicie? Jest taka. O, jest taka piłkowata. Dość wąskie są te listki z przylistkami, takimi małymi tutaj przy. O, wyrastającymi przy samej gałązce. Kwiatki, no tu mamy już owoce, ale kwiaty na śliwie tarninie pojawiają się około kwietnia, maja i one są pojedyncze, wyrastają zanim jeszcze pojawią się liście. Kwiatki są białe albo zielonkawo-białe i pięciopłatkowe. Niezwykle malownicze. No a teraz owoce. Owoce w pełnej krasie tutaj widzicie. Owoce są wielkości takiej małej, dużej borówki, małej wiśni, od 1 do 1,5 cm mają średnicę, granatowo, niebiesko-szare, kuliste, osadzone na krótkim ogonku, widzicie, prawda? Mają zielony miąższ i bardzo cierpki smak. W zasadzie one się nie nadają do spożycia na surowo, a jedynie po przetworzeniu. Tutaj też mam owocki. Czyli właśnie dlatego, że mają bardzo dużo kwasów i bardzo dużo garbników w sobie. One są takie gorzkie, takie cierpkie. Dlatego najlepiej zbierać je po pierwszych przymrozkach na przetwory. Tak jak, czekajcie, chodźcie tutaj. O, te były najładniejsze. Tak jak dziką różę na przykład na przetwory. Bo wtedy te kwasy i garbniki częściowo się dezaktywują. W owocach glukoza zamienia się we fruktozę. Taka następuje przemiana chemiczna i dzięki temu owoce stają się słodsze i można je wtedy przetwarzać i spożywać. I oczywiście wszyscy straszą nas znowu amygdaliną, która znajduje się w pestkach i cyjanowodorem, który tam jest. Ale patrzcie, zrobiłam taką symulację. W 1 kg owoców z pestkami, czyli śliwek, wiśni, czereśni, w 1 kg jest około 2 mg cyjanowodoru. A dawka śmiertelna dla człowieka to jest 1 mg na 1 kg masy ciała, czyli dla człowieka ważącego 70 kg dawka śmiertelna to jest 70 mg cyjanowodoru. Zatem musielibyśmy zjeść ile? 35 kg owoców i to razem z pestkami, przegryzając je naraz, aby zatruć się cyjanowodorem. No to ja już nie mam tutaj nic więcej do komentowania, a wy
No wy sobie myślcie, co chcecie i też sobie oczywiście możecie mieć swoje zdanie w tej kwestii. Surowcem zielarskim w śliwie tarninie są kwiaty, owoce i kora. I ja teraz po kolei opowiem Wam o każdym z nich. Co zawiera i w jakich chorobach może nas wspomagać. Czekajcie, bo chciałam sobie tak usiąść tutaj. O, żebyście widzieli tę śliwę w tle. Dobrze. Czyli kwiaty, jak wspomniałam, już pojawiają się w kwietniu, pojawiają się w maju i co zawierają? Zawierają flawonoidy, zawierają garbniki, zawierają pektyny, cukry, sole mineralne, zwłaszcza potas, zawierają witaminę C. No i działają jak? Działają moczopędnie, działają w związku z tym, że mają dużo flawonoidów, działają przeciwzapalnie. Działają napotnie, uspokajająco, rozkurczowo na ściany i na mięśnie gładkie układu pokarmowego. Dlatego w chorobach tego układu pokarmowego śliwa tarnina jest bardzo też wskazana i może być stosowana w chorobach żołądka, może być stosowana przeczyszczająco, a także uszczelniająco na nasze naczynia krwionośne. Matko z ojcem. I dlatego stosuje się ją głównie w... Muszę sobie jakiś stojak zrobić, czy jakąś taką kamerę, żeby mnie, bo trzymam te ręce tak i już... O Jezusie. O, jeszcze się śliwa tarnina zaplątała w moje włosy. No super. No dobra, to już, jestem gotowa. Dlatego stosuje się ją głównie w chorobach układu moczowego, takich jak zapalenie nerek, kamica moczowa, zapalenie pęcherza moczowego, a także skąpomocz na przykład. Stosuje się ją także w zatruciach, ponieważ oczyszcza nasz organizm, a także w stresie, w stanach lękowych. Natomiast to oczyszczanie to ma swoje źródła w medycynie ludowej, bo tam ona uważana była za roślinę, która szczególnie mocno oczyszcza naszą krew. No a teraz powiem Wam o owocach. Co zawierają owoce tarniny? Owoce tarniny zawierają flawonoidy. I teraz patrzcie, jaki mają kolor? Mają kolor ciemnogranatowy, taki fioletowy, jak borówka, jak haber, czyli są to antocyjany. Antocyjany, szczególnie ważne i szczególnie pożyteczne związki, za chwilę jeszcze o nich trochę powiem, ale oprócz tych antocyjanów są tutaj garbniki, są tutaj fitosterole, są tutaj kwasy organiczne, są tutaj cukry, witaminy z grupy B, a także wapń, potas i magnez. Owoce śliwy tarniny działają podobnie jak borówka, czernica, bardzo silnie przeciwbiegunkowo. A to właśnie przez te garbniki, które są w nich zawarte, które po zetknięciu z błoną śluzową naszych jelit wytwarzają taką warstwę, czy też taką właśnie błąkę, która zapobiega przedostaniu się substancją wywołującą biegunkę. Bardzo jest w tych biegunkach wskazana i pożyteczna. Działają też przeciwzapalnie, no bo też mają flawonoidy. Działają przeciwbakteryjnie, antyutleniająco i ściągająco. Słuchajcie, teraz te antocyjany, jeszcze chciałam Wam o nich powiedzieć, że to są związki, które też obniżają ciśnienie krwi i obniżają poziom LDL, czyli tego złego cholesterolu, a jednocześnie podwyższają HDL, czyli poziom dobrego cholesterolu. Ponadto antocyjany uszczelniają naczynia włosowate naszych naczyń krwionośnych i w ten sposób zapobiegają tworzeniu się w tych naczyniach zakrzepów. W związku z tym zapobiegają też takim chorobom jak udar mózgu czy zawał serca, ponieważ zapobiegają miażdżycy. I zalecane są w leczeniu chorób układu pokarmowego, takich jak
niestrawność, takich jak choroba wrzodowa, nieżyty żołądka, nieżyty jelit, biegunka, ale też stosowane są w zapaleniu gardła, w zapaleniu jamy ustnej, ponieważ garbniki działają ściągająco i bakteriobójczo, bo wiążą się z bakteriami i neutralizują je w ten sposób. Owoce też stosujemy w chorobach kobiecych, uważajcie kobitki, takich jak zapalenia pochwy, jak upławy, jak nadmierne krwawienia miesiączkowe. Wówczas pijemy odwar albo robimy sobie nasiadówki. I jak przygotowujemy taki odwar albo nasiadówkę? 2 łyżki owoców zalewamy szklanką wody i gotujemy 5 do 10 minut. Jak zrobić odwar i czym on się różni od naparu i wywaru, to mówiłam już w filmie, tu Wam też ten film podlinkuję, czyli robimy odwar, gotujemy 5-10 minut, potem odstawiamy na 15 minut i pijemy 4 razy dziennie po pół szklanki. No albo robimy nasiadówkę. A jak smakują takie owocki? Uwaga! 1, 2, 3. Ale da się zjeść. Da się zjeść. I wreszcie kora tarniny, która jest bogata w garbniki i bogata jest w taniny. Działa ściągająco, działa przeciwzapalnie i stosujemy ją na przykład do płukania w chorobach zapalnych dziąseł i w chorobach zapalnych gardła. Wtedy możemy sobie przygotować taki odwarek z kory tarniny i sobie po prostu tym płukać jamę ustną. Na pewno pomoże. Teraz, kochani, a teraz na koniec, bo wiem, że to lubicie, trochę historii i trochę magii. A Wy sobie tutaj patrzcie na dolarka leżącego pod śliwką. Dolarek, Tobie śliweczki nie dam, bo dla Ciebie by była ona niedobra, mimo że Ty jesteś wszelkożerny. Chcesz śliweczkę? Niech ci. Dostaniesz coś innego, jak wrócimy do domku. Jak on wszystko rozumie, nie? Mówcie, co chcecie. Śliwa tarnina. Już w mitologii celtyckiej była rośliną świętą. Uważano ją za świętą roślinę. U Słowian, czyli nam bliższych przodków, cierniste krzewy, ale głównie tarninę, sadzono na grobach, i to grobach samobójców, aby te ciernie zatrzymały ich przed wyjściem stamtąd i przed straszeniem tych, którzy zostali na świecie, czyli żywych. Natomiast potem w kulturze chrześcijańskiej ta tarnina związana była z szatanem. Była stygmatyzowana, ponieważ uważano, że właśnie z niej zrobiono koronę cierniową dla Jezusa. Więc była, jak powiedziałam, odrzucana, stygmatyzowana, łączona ze wszystkim, co tylko złe, łącznie z czarownicami i czarami. I w niej robiono też stosy na czarownice. W czasach, kiedy czarownice palono na stosie, właśnie te stosy robiono również z tarniny. Ale z drugiej strony, kochani, uważajcie. Jest taka piękna legenda, która mówi, że Pan Bóg obsypał tarninę pięknymi kwiatami. Wygląda naprawdę jak kwitnie na wiosnę, wygląda najpiękniej ze wszystkich chyba krzewów. Dlatego, żeby udowodnić wszystkim, że ona jest niewinna i zdjąć z niej to piętno, którym została naznaczona, czyli to, że z niej właśnie zrobiono koronę dla Jezusa. Czyż nie piękna legenda? No to ziółka moje drogie, kochane, my sobie idziemy z dolarkiem dalej, a Wy mi tutaj piszcie, czy Wy zbieracie śliwę tarninę, czy Wy ją przetwarzacie, co Wy z niej robicie, jakie macie doświadczenia z nią, czy rośnie blisko Was, czy rośnie w Waszych ogrodach. Piszcie mi tu, piszcie, bo ja jestem wszystkiego ciekawa, co tam u Was jest i jak Wy też przetwarzacie roślinki. A my widzimy się już w następnym filmie.
czyli niebawem. Ściskam Was, moje kochane ziółka. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło i no co? I pa, pa, pa. Ziółka, a na koniec, już po nagraniu filmu, poszłam sobie tutaj na nasze pola, które są blisko. Patrzcie, to są takie pola. Tam za tym też są pola. Tutaj, 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 tutaj. Wszędzie są pola, jak okiem sięgnąć. I zobaczcie, co znalazłam. To jest dopiero śliwa tarnina. I pełno na niej owoców. Ja jej w lesie szukałam, a tutaj patrzcie. Tu, tu, taka wielka. Tu druga. Ciach. Ciach. Zobaczcie, ile. No. To szukajcie ziółka, bo nie wiecie, nie znacie dnia ani godziny. Idziecie sobie na spacerek, a tutaj proszę, taka śliwa tarnina pełna dobroci. To teraz to już ja kończę. Nie wiem, czy się przypadkowo tutaj z koszyczkiem nie wybiorę. Ściskam Was, ziółka moje kochane. Pa, pa, pa!